Spokojnie, to nie będzie kolejny odcinek, gdzie będziemy coś rzeczywiście robić. To będzie raczej dodatek do części pierwszej, żeby wytłumaczyć pewne rzeczy, o których mówienie przy pierwszej części wszystkich tych oczkach, wszystkich dodawaniach to byłoby za dużo i pokazać, jak to wygląda i na co zwrócić uwagę. Oczywiście dziergamy w tą stronę, czyli od góry do dołu, więc pokażmy to w takim kierunku, w jakim dziergamy. I pierwsza rzecz, jaka się pojawia, to są kwestie linii dodawania, które zawsze sprawdzamy, czy są rzeczywiście elastyczne. I teraz, te, które są na całym okrążeniu, są w zasadzie bezproblemowe. Na wszelki wypadek pokażę. Natomiast największym problemem i miejscem, którego musimy pilnować najbardziej, jest ta linia dodawania, która jest jednocześnie początkiem okrążenia. Dlaczego? Ponieważ tutaj z tyłu ciągniemy nitki, zmieniamy je, plączemy je. Dlatego pilnujemy, żeby nie było tu dziur, ale jednocześnie, żeby to było tak samo elastyczne jak każde inne miejsce. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Trochę denerwująca, ponieważ mamy sweterek, którego nie bardzo jest jak przymierzyć, jeżeli mamy go na jednej żyłce. Jeżeli ktoś poczuje natychmiastową potrzebę przymierzenia tej narzutki, to niech sobie połowę oczek przełoży na drugą żyłkę i dopiero wtedy to przymierza, bo inaczej pogubi oczka. Czy przymierzanie jest niezbędne? Niezbędne może nie, ale na wszelki wypadek, szczególnie osoby, które wcześniej takich sweterków nie robiły i nie robią niczego, przepraszam za wyrażenie, na czuja, może i dobrze, żeby sobie taki sweterek po skończeniu takiego karczka, czyli wszystkich dodawanych oczek, przymierzyły. Czy ja będę mierzyć? Podejrzewam, że nie, tym bardziej, że to nie mój rozmiar, bo akurat dziergam mniejszy, żeby było szybciej filmowo, ale sugeruję, że osoby szczególnie zdenerwowane tym, czy wszystko jest ok, nie tylko zmierzyły to centymetrem, ale też przełożyły sobie oczka na drugą żyłkę i przymierzyły całość, prosząc o pomoc jakąś osobę z boku, żeby ten sweterek przytrzymała pod pachami i tak dalej. Bo jak założycie to same, to zapewniam, że to się w ogóle nie będzie układać. Kolejna rzecz, która wyniknęła troszeczkę przy okazji pytań, i z tego względu ja zrobiłam coś, czego bym nigdy nie zrobiła, ale tutaj udało mi się specjalnie, żeby pokazać różnicę. Zauważcie, że kiedy zaczynałyśmy dziergać i mówiłam o przekręconym przerabianiu narzutów, to nie powiedziałam nic o przekręcaniu ich w dwie strony i tego nie pokazałam. I teraz, powiedzieć może powiedziałam, ale na pewno nie pokazałam i nie zasugerowałam, że jest to konieczne. Dlaczego? Ponieważ można spokojnie przekręcać oczka wszystkie w jedną stronę, nie zastanawiając się, i uzyska się w miarę estetyczny efekt. Najgorsze by było przekręcanie raz w jedną, raz w drugą i uzyskanie efektu totalnego bałaganu. U mnie oczka przy rękawach są zawsze przekręcane w tą samą stronę. I jak widzicie, jedna strona rękawa i druga strona rękawa wygląda bardzo estetycznie. Natomiast, tylko teraz muszę to znaleźć, mamy Cię. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, gdzie przekręcamy oczka przy środkowym oczku z przodu i z tyłu zawsze w tą samą stronę. Wtedy, pamiętajcie, że to będzie naciągnięte. Wtedy powstaje nam nie pojedynczy łańcuszek, tylko tak jakby łańcuszek składający się z trzech linii. I kiedy to już będzie uprane i będzie wyglądało porządnie, to ten łańcuszek będzie wyglądał estetycznie i ładnie, mimo tego, że przekręcamy non-stop w jedną stronę. Czyli mamy nie pojedynczy łańcuszek, tylko tak jakby półtora tego łańcuszka i wszystko jest ok. I jeżeli ktoś tak dzierga, to spokojnie dodzierga w ten sposób do końca, tylko pilnując zasady, że zawsze w tą samą stronę. Ale żeby Wam pokazać, jak wygląda, jak się przekręca w dwie strony, to tu macie łańcuszek, gdzie z jednej strony jest przekręcane oczko w jedną, a z drugiej strony w przeciwną stronę, czyli tworząc lustrzany efekt. I wtedy ten łańcuszek robi się pojedynczy. I teraz, jeżeli ktoś od początku dziergał w ten sposób, to ok. Jedyne, czego nie wolno nam zrobić,
i to dosłownie nie wolno, ponieważ wtedy to będzie wyglądało makabrycznie brzydko, to jest mieszanie. Raz symetrycznie, jak w lustrzanym odbiciu, a raz w tą samą stronę i zmienianie tego co kilka okrążeń. Wtedy uzyskamy coś tak brzydkiego, że patrzeć na to nie będzie można. Ja sobie pozwoliłam na to, żeby zrobić na tyle taki sposób dodawania, ponieważ z tyłu i tak będzie się troszkę zmieniało, bo będziemy jeszcze dodawać trójkąt na górze. Więc tam i tak będą zawirowania, będzie troszeczkę zmiany. Ale generalnie rzecz biorąc, zawsze jeżeli wybieracie jeden ze sposobów, to wybierzcie go i trzymajcie się go. Szczerze, nie wiem, czy ten sposób nie podoba mi się bardziej, ponieważ wbrew pozorom ten łańcuszek wychodził nieco bardziej równo. Tutaj łańcuszek wychodzi lekko nierówno ze względu na to, że właśnie są dodawane oczka. I jak widzicie, niektóre z nich są dłuższe. To się wyrówna po praniu. Na razie ten łańcuszek bez naciągnięcia nie wygląda idealnie. I właśnie a propos idealnie. Oczka. Ja dziergam z Norda, który wprawdzie w składzie ma włóczkę, która nie daje idealnie równych oczek w robieniu, bo po praniu to się wyrównuje, ale te oczka wyglądają w miarę równo, szczególnie, że dziergam na cienkich drutach. Natomiast jeżeli ktoś dzierga z alpaki, to jego żakard i jego oczka w tej chwili tak prosto na drutach mogą wyglądać jak pożal się Boże. Nierówne, jedno troszeczkę większe, jedno jakby bardziej przekręcone. Nie panikujcie, nie denerwujcie się. To jest specyfika czystej alpaki, która daje takie oczka prosto na drutach. Mniej równe, powyciągane, o jakimś dziwnym skręcie. Kiedy to wszystko namoczycie i to wyschnie, to będzie wyglądało znacznie lepiej. Mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości niektórych osób, co się dzieje. A propos dodawania właśnie, a propos tego, jak powinny wyglądać, jeżeli chodzi o elastyczność miejsca dodawania oczek, przy okazji zauważcie, że tutaj wszędzie są właśnie przekręcone narzuty i nie ma dziur. I do takiej sytuacji dążymy. Jeżeli te dziury się pojawiają, to znaczy, że narzuty są za luźno robione. Albo zapominamy o ich przekręceniu w następnym okrążeniu. I jeszcze jedna kwestia, bardzo ważna, ponieważ kilka osób zaczęło pytać o możliwe modyfikacje. Tego też nie powiedziałam w pierwszej części, bo uwierzcie mi, uznałam, że to jest stanowczo za dużo jak na jeden raz, ale w tej chwili czas na powiedzenie tego, co my tak naprawdę technicznie robimy i czym to się różni od zwykłego sweterka z reglanem. Nasza najświętsza strona z wzorem i schematem i tym razem popatrzymy sobie na schemat. Zobaczcie, co my tak naprawdę robimy. My w tym momencie produkujemy narzutkę, która składa się z dwóch wielkich zygzaków i kawałków rękawów. I jeżeli by to przełożyć na dłuższą żyłkę albo dwie żyłki, to rzeczywiście zobaczycie, że kształt tego swetra jest taki. Tu jest szpic idący w dół. I to będzie tak wyglądać do samego końca. Co oznacza, że kiedy jesteśmy w tym miejscu w robótce, czyli skończymy karczek, to w okolicach rękawów będziemy pod pachami, ale z przodu i z tyłu będziemy gdzieś w okolicach pępka. Taka dziwna konstrukcja. Jak ona powstaje? Przez lekkie przesunięcie dodawania reglanowego. Gdyby to był zwykły reglan, to linie reglanu szłyby tutaj, tutaj oraz z tyłu w tych samych miejscach. A oczka dodawane by były tu i tu, tu i tu, czyli wzdłuż linii reglanu. Wtedy poszerza nam się rękaw, drugi rękaw, i poszerza nam się przód i tył, bo oczywiście to samo robimy z tyłu. Ale zobaczcie, że w tej konstrukcji to zostało, czyli rękawy poszerzamy normalnie, ale te oczka zostały przesunięte w to miejsce. Czyli my dodajemy tyle samo, ale nie tak samo.
To, że dodajemy w tym miejscu, właśnie powoduje, że powstaje nam ten szpic idący w dół. I jednocześnie taki kształt dekoltu. Ale gdyby ktoś chciał to zmienić, czyli rękawy i przód zrobić w ten sposób, a tył zrobić prosty, to zobaczcie, co się stanie. Będzie wtedy dodawał z przodu przy rękawach normalnie i przy środku przodu, żeby stworzyć szpic. Natomiast z tyłu będzie dodawał rękaw i tuż obok rękawa z tyłu. Rękaw i tuż obok rękawa z tyłu. Natomiast na środku nie będzie dodawał niczego. I będzie sobie dziergał i dojdzie do tego miejsca. I teraz rękawy to już osobna bajka, ale w tym miejscu przód będzie miał dotąd, czyli do samego końca, a tył będzie miał na poziomie, tak, dobrze widzicie, talii. Problem. Oczywiście problem, który jest technicznie i konstrukcyjnie do rozwiązania, ponieważ wtedy można zrobić osobno tył i osobno części trójkątów z przodu, ale to już nie jest takie proste i zaczyna być na pewno problemem połączenie tego z wzorem, który mamy. Jeszcze raz powiem, to nie jest problem nie do rozwiązania, ale zaczynamy już mieszać konstrukcyjnie do tego stopnia, biorąc pod uwagę wzór, dodawanie, wielkości i tak dalej, że naprawdę za takie rzeczy może się zabierać osoba, która ma doświadczenie w dzierganiu sweterków. Natomiast jeżeli taka konstrukcja to jest Wasza pierwsza i jeszcze dziergacie wzorek, bo jeżeli to jest jednokolorowe, to wszystko przestaje być tak problematyczne. Ale jeżeli ten wzorek się pojawia, to jednak bardzo, bardzo sugeruję trzymanie się opisu i robienie tyłu i przodu dokładnie tak samo, czyli z uwzględnieniem tego skosu, który nam naturalnie powstaje. Ponieważ kiedy będziemy w tym miejscu, czyli będziemy z tyłu i z przodu na poziomie mniej więcej talii, ale na środku sweterek będzie sięgał niżej, to w tym miejscu będziemy robić wielki trójkąt, który wypełni nam boki z dwóch stron. I on będziemy w stanie przy nim w łatwy i prosty sposób, po pierwsze, pamiętać o poszerzeniu sweterka. Po drugie, utrzymać wzór, chociaż tam trochę kombinacji będzie, ale to ze względu na to, że chcę Wam pokazać alternatywę. Ale przede wszystkim to, co uzyskujemy, nie będzie od nas wymagało ani fragmentu zszywania. Czyli trzymamy się tego, co mamy we wzorze.